Jak przygotować się do treningu? Dzisiejsze pytanie. Co robisz na początku? Odpowiednio. To znaczy jak? Zjeść śniadanie, wyspać się. I chyba tyle. Tyle. Michael, jak przygotować się do treningu? No ja to jest poradnik dla młodego kibica, dla młodego piłkarza. Ja przede wszystkim zacząłem od tego drugiego, co Michał powiedział, czyli wyspałem się, bo przyjechaliśmy o trzeciej i no nie do końca ta noc była taka, jakbym sobie tego życzył, więc po śniadaniu chyba nie nacisnęliśmy zero. No jesteśmy w miejscu i posiadają od razu poszedłem spać, więc dzisiaj czas na przygotowanie się do treningu mocno ograniczony. Okej, okay. Drugi krok? No to teraz już na trening idę, nie wziąłem korki, jestem gotowy. Jakaś rozgrzewka do pokoju była? No nie zdążyłem niestety dzisiaj. Dobra. Pytanie, jak przygotować się do treningu dla młodych piłkarzy? Od czego mają zacząć? No na pewno bardzo dobra rozgrzewka, tak? Ale to chyba już wszystko na treningu w roli trenerów. Na siłowni, nie? Czyli herbatka. Ale to już jest po siłowni. Okej, ale nie. Chwilę byłem na siłowni, rozruszałem się. Co robiłeś? Rolowałem się, rozciągałem. Okej. Jest trener od przygotowania, Tomek Sztranc, który pomaga w tym. I trzeba z tego korzystać. A jaki posiłek? Lekki posiłek przed treningiem? No mieliśmy śniadanie o 9.30, dwie godziny przed treningiem, więc też nie należy przesadzić. Profesjonalnie. To znaczy co robisz? Ubrałem się. No dobra, co ubrałeś właśnie? Lajka jest? Lajka jest, bluza jest, rękawice tu są bramkarskie, czyli buty. Strój. Rozruszałem się troszeczkę, teraz jeszcze chyba kawę, a już chyba nie zdążę kawy. I ruszamy do pracy. Co jest najważniejsze? Rozgrzewka. A jeszcze wcześniej, jak wstanę z łóżka? Wypełnienie ankiety. Jakiej ankiety? Co jest ważniejsze? Posiłek, sen? Wszystko jest ważne. A trener jak się przygotował do treningu dzisiaj? Ja się przygotowuję do innego treningu, bo ja ten trening w jakiś sposób prowadzę, nie? Czyli trzeba przygotować jakieś strony teoretyczne właśnie. A to tak, oczywiście. I co było dzisiaj przygotowane? To było dzisiaj przygotowane wprowadzenie chłopaków do pracy po tak zwanym jetlagu. Mimo wszystko to jest tylko dwie godziny, ale odczuwają chłopaki to, że ten dzień się wydłuży, bo tak jak wiemy czy nie wiemy, to podróżowanie ze zachodu na wschód jest trudniejsze, nie? Aha, nie wiedziałem. Tak, jest trudniejsze dlatego, że trzeba sobie skrócić, nie? Trzeba sobie skrócić ten czas i jest jak gdyby no trudniej. Tak na przykład to jest ciekawe, też o tym do końca nie wiedziałem, że jest różnica między podróżowaniem ze wschodu na wschód. Tak, że jak gdyby trudniej jest jadąc właśnie tam, nie? Czyli tak jak my przyjechaliśmy. Oczywiście to jest tylko dwie godziny, ale jest trochę, jest różnicy w odczuwaniu, jest taki trochę zmęczenie w ogóle, nie? Dziękuję bardzo. How to prepare before the training for the young players, what would you recommend? Start with what? I always do mobility, like a little bit stretching before the training to get warm a little bit. And yeah, and after you need a good warm up. Yeah, that's it. O, to są te X-y, o których mówiłeś. Tak, zgadza się. Powiedz mi, jak się przygotować do treningu? Od czego zacząć dla młodych zawodników? Przede wszystkim na siłowni, myślę. Jakieś ćwiczenia my już mamy rozpisane od trenera, ale indywidualnie zawsze też warto coś zrobić. I potem oczywiście na boisko, na główny trening. Rozgrzewka, siadanko. Ale co mówisz? Ogólnie, pierwszy... Po podróży czy przed każdym? Przed każdym treningiem. Przed obuwie jak przygotować. Obuwie? Czyści się sobie jakoś? No, obuwie się czyści po treningu. Po treningu, czyli musi być gotowe. Musi być gotowe. Szacunek do obuwie. Okej. Okay. A jeśli chodzi o strój? Nie, no, każdy indywidualnie. Jeden w stanie wcześniej sobie pójdzie zaktywować się, drugi nie potrzebuje tego i od razu wychodzi na trening. Nie, wszystko z wiekiem, nie? Ty się aktywowałeś? No już kilka lat się aktywuję, bez tego to wiesz, już ciężko by było. Obojętnie, biały na pewno jest. Ty młodzieńczy pewnie jesteś bramkarzem. Kandydatem na bramkarza. Tak. Przygotowanie, żeby się nie skontuzjować? Rękawice są najważniejsze. Dla bramkarza. Tak. Tape. A resztę wyjdzie później na boisko, jak to. Dziękuję. Będziemy się prezentować. Tam dzisiaj najcieplejszy dzień w tym dotychczas tego wyjazdu. Jest 9 stopni i nie pada. Tak chciałem optymistycznym zachętem. Panie Grzegorzu, tak. Jak przygotować się do treningu? Młody zawodnik, który klika sobie na YouTubie. Jak przygotować się do treningu? Co powinien zrobić jednym zdaniem? Niech idzie do dobrego fizjo albo trenera. Okej. Okay. Nie klika.
Okej. Okay. To znaczy dobry fizjo i trener? Co on ma zrobić z tym fizjo? Jakieś rolowanko? Nie. Jak zaczyna od treningu, to nie jest dobry. Musi go najpierw sprawdzić. Okej. Okay. Spadać. Jakie możliwości? Tak. Dopiero wtedy zaplanować. Jeżeli ktoś się od razu zabiera za robotę, to błądzi. Może popełnić błąd i się skontuzjować, jak to się mówi, tak? Tak, tak. No bo nie będzie to miało efektu, nie? Dobra. Dziękuję. A wracając do pogody, to zawsze trzeba mieć odnośnik, nie? Byliśmy w kamieniu kilka dni temu. Tak, dokładnie. Nic tego się cieszy. Lepiej. Jest lepiej. Lepiej. Chciałem o tym powiedzieć, ten pan jest podobny jest pan do pana Przemysława Frankowskiego, tak? Dobrze, czy Bartłomieja Frankowskiego? Tak, zgadza się. Słyszałem już to porównanie. I co? Bardzo mi miło. To jest takie nobilitujące. Dla sędziego chyba. Nie, no myślę, że biorąc pod uwagę umiejętności sędziowskie, no to jak najbardziej dla mnie, bym powiedział, jest to nobilitujące. Chciałem zapytać odnośnie przygotowania do treningu naszych piłkarzy. Ktoś tam się na masaż zapisywał przed treningiem? Coś było do rozmasowania, czy raczej dopiero po? Nie, raczej elementy diagnostyki, żeby sprawdzić, czy to, co wcześniej gdzieś tam doskwierało zawodnikom, czy dalej im to doskwiera, natomiast teraz jest bardzo dobrze. Okej, czy przed treningiem taki młody zawodnik nie musi za bardzo myśleć o jakimś masowaniu, dopiero po, a jeśli chodzi o te wszystkie rzeczy, które są tutaj, czy coś jest przygotowane? Tak. Co to? Tutaj mamy nasze nawodnienie, izotonik, kwasy. Zawsze zawodnicy podczas treningu mogą sobie skorzystać właśnie z tych suplementów, to już woda i po treningu obowiązkowo zawsze aminokwasy. A przed treningiem mają dużo jakichś pić, jakieś napoje konkretne, czy bardziej woda, czy nie przesadzić z tymi napojami? Nie, no nic konkretnego, to w zależności od potrzeb, też w zależności od wyników badań, który zawodnik to, co potrzebuje, to zawsze może skorzystać. A taki zwykły początkujący piłkarz powinien dużo pić przed treningiem, czy? No zdecydowanie powinien się nawadniać. Najważniejsze jest, żeby to było pod kontrolą też naszych medyków tutaj, więc to jest zdecydowanie istotne.